organizacja. Schody drewniane tąpnęły, no po prostu zaczęły siadać wskutek mocnej pracy głośników. Więc podpierano je różnego rodzaju tam kolumnami. Teraz po remoncie te kolumny, które oglądacie, pierwsza z tamtej strony i ta malutka, które są dorobione, są zupełnie jak pytlina barka, ale one muszą popierać te schody. Natomiast podczas remontu na strachu czerwcu ona dominowała. Mojżesz mógł być największym faraonem w wczesnych czasach, no ale historia biblijna i katolicka inaczej się potoczyła. Więc to jest ten fresk, bo nie ma małego urzędu. Podczas teraz remontu odświeżono, a tak naprawdę odsłonięto litery egipskie i macie żydowskie z drugiej strony. Czy w tych literach co prawda niejasności zmarnowano, więc są dwa warianty, że albo w tym jest coś ukryte, jakaś informacja, albo drugie bardziej prawdopodobne. W procencie, przypuszczam, że duży, to kosztowało ponad 200 tysięcy złotych. To z kolei zafundowała gmina Prudnik i Kurzon Marszałkowski. Restaurację tej cząstki oranżerii. Niestety nie udało ratować się drugiej części, stąd zupełnie widzicie inną bajkę. Tylko jest markowanie plafonów, takie jest markowanie plafonów w sali gdzie byli. To jest tylko przypuszczanie, tak to wyglądało. Tutaj ciekawostka. Ten płotek, to jest, widzicie, chodzicie po tej podłodze, o której mówiłem, czyli jesteście wyżej o 80 cm. Znowu ten koszt, który musiała gmina Prudnik podnieść, to jest kolejne 150 tysięcy złotych, czyli tylko wkładało się w kolejne wydatki. Natomiast ta cała reszta, prawie 2 miliony dodatkowych prac, które pani konserwator nakazała, chociaż były to względów budowlane właśnie ta druga podłoga, to było prawie 2 miliony. Milion około miasto Prudnik, około 2 900 000 Urząd Marszałkowski. Więc to było bardzo dobry po żydowsku geszenk, czyli układ finansowy, kiedy nagle środki zewnętrzne tak znaczące, że pozwoliły na wyremontowanie. Czyli ze strychu, dzięki takim środkom, zrobiliśmy galerię, która w dzień akurat przy tej jeszcze takiej pogodzie wrednej nam nie pokazuje piękna tych ścian. Rozpoczynamy te wystawy dla młodych gniewnych. I dla maluchów zupełnie od przedszkolaków po starszych, ale i dla młodych gniewnych. Tu się mówi imieniu Marek Wień prezentował, nasz prudnicki grafik, artysta, który też sądzę, że znacie. I tu rozpoczynamy zawsze wernisaże. Przypuszczanie, że za tymi miejscami byli chowani kapucyni, ale to możemy też domniemywać. W tym miejscu była studnia klasztorna, którą jeszcze ja pamiętam we wczesnej młodości, bardzo głęboko. Jest zniszczona, tylko centrum jest zaznaczona, że w tym miejscu była centrum. Natomiast odstalała